Dzisiaj mamy finał pierwszego turnusu wakacji sportowych z Orlenem. Był to wspaniały czas, jeśli mogę tak powiedzieć. Dzieci są uśmiechnięte, zadowolone. A co zaoferowaliśmy? Przede wszystkim dużo atrakcji. Był tor ninja, było wyjście do parku trampolin, były zabawy na świeżym powietrzu. To jest, można powiedzieć, główny punkt atrakcji, ponieważ chcieliśmy wyciągnąć dzieci z domów, tak? Mamy piękną pogodę, mamy słoneczko, nie chcieliśmy, żeby te dzieci siedziały przy komputerach, przy telefonach, więc zaproponowaliśmy dzięki sponsorowi, przede wszystkim firmie PKN Orlen, za co serdecznie dziękuję, bo bez nich tego przedsięwzięcia na pewno byśmy nie zrealizowali. Dziękujemy oczywiście za zaufanie. Poza tym jeszcze mieliśmy salę zabaw fikołki, zabawy, no wiele atrakcji. Ja już teraz jestem tak oszołomiony tym zakończeniem, że naprawdę no myślę, że po dzisiejszych wypowiedziach rodziców, myślę, że te ferie jako wychowawcy, jako opiekunowie sprawdziliśmy się i mam nadzieję, że drugi turnus też również będzie spędzony w tak wspaniałej atmosferze. Muszę jeszcze dodać, że dzieciaki były fantastyczne, naprawdę nie wiem skąd one mają energię, moc, ale co 5 minut było pytanie, pogramy jeszcze w piłkę, pogramy jeszcze w piłkę. Także mam nadzieję, że to rosną następni piłkarze Wisły, Płock, Stoczniowca, Płock i mam nadzieję, że wkrótce będzie Ekstraklasa, a może Puchar Europy. No właśnie o to chciałam zapytać, czy dzieci są faktycznie, tak jak się mówi, nieruchliwe, czy wręcz przeciwnie, ciągnie ich do sportu? Ja myślę, że to jest mit. Dzieci, które są u nas, naprawdę kochają sport. Grają w piłkę, grają w koszykówkę, skakanka. Wracamy jeszcze do takich zabaw jak gra w gumę, jakieś gry, tory przeszkód, wyścigi rzędów. Super, super się bawią i są zaangażowane i nie widzą przeszkód, żeby nie uczestniczyć w tych zajęciach. Także myślę, że to, że dzieci są nieruchliwe, po prostu trzeba podejścia do tych dzieci, tak? Fajna zabawa, uśmiech wychowawcy, trochę cierpliwości, bo to też jest potrzebne i razem wspólnie realizujemy super, super zabawę. To chyba jest jeden z najprzyjemniejszych i najmilszych projektów, które realizujemy, oczywiście nie umniejszając roli innych, ale chodzi przede wszystkim o dzieci, o ich wolny czas, zagospodarowanie, o to, że mogą czuć się bezpiecznie, energicznie spędzać ten czas. Rzeczywiście, jeśli chodzi o naszych partnerów, Stowarzyszenie Football Gang, czy też Klub Stoczniowiec, a wcześniej te kulturalne, które mieliśmy, również pochłaniały szereg energii, szereg emocji i aktywności tych dzieci na tych półkoloniach i bardzo się cieszymy, że tak jak rodzice nam często wspominają, one przychodzą do domu już zmęczone, czyli ta zabawa, ta energia ich troszkę wyczerpuje, ale są szczęśliwi i to jest najważniejsze, że my jesteśmy jako sponsor, jako Orlen jesteśmy zadowoleni z tego, że jesteśmy w stanie zrealizować tak wdzięczne projekty, które są tak mile przyjmowane przez dzieci, bo przede wszystkim chodzi o odbiorców. To już kolejna edycja półkolonii letnich, odbyły się też półkolonie zimowe. Czy macie już jakieś swoje wnioski z tych wydarzeń i przede wszystkim, czy będą odbywały się również w przyszłych latach? Rzeczywiście w tym roku wprowadziliśmy po raz pierwszy ferie zimowe dla dzieci, również tygodniowe dla dwóch grup. I rzeczywiście przyjęły się z bardzo dużym zainteresowaniem, z bardzo dużym dobrym odbiorem, aczkolwiek były w dużej mierze skupione na przestrzeni zamkniętej, na szkołach, na salach gimnastycznych. Natomiast wakacje dają dużo większe możliwości, oczywiście przestrzeń otwarta, boiska, tak jak tu jesteśmy na stadionie Stoczniowca, to jest olbrzymia przestrzeń i tych atrakcji, tych dodatkowych elementów, które cieszą i bawią dzieci, można wprowadzić zdecydowanie więcej. Są oczywiście również wycieczki, są trampoliny. Naprawdę tych atrakcji dzieci mają bardzo dużo podczas spędzanych każdych tych tygodni w swoim turnusie. I myślę, że ten projekt jest na tyle ważny i inspirujący, który też otwiera nam kolejne pomysły, kolejne doświadczenie, które również wzbogaca kolejny rok, kolejny turnus. Słuchamy oczywiście tego, o czym mówią zarówno kontrahenci, organizatorzy, jak i sami rodzice i dzieci, bo to przede wszystkim jest najważniejsze, zaspokoić tą radość dziecka. I myślę, że oczywiście tak, będziemy starali się je kontynuować, bo to jest bardzo piękne, bardzo urocze i cieszymy się, że przysparza tyle emocji, pozytywnych emocji.
Cieszymy się, że możemy uczestniczyć w tego typu imprezach. Bardzo lubimy, gdy jesteśmy zapraszani na takie, tego typu imprezy, zwłaszcza w których uczestniczą dzieci. Policjanci oraz pracownicy z naszej komendy ustawiają tutaj stanowisko, pokazują dzieciom radiowóz, prezentują sprzęt, który dzieci mogą sobie nawet przymierzyć lub zrobić z nim zdjęcie. Cieszy się to ogromnym zainteresowaniem. Wśród dzieci nie brakuje tych, którzy w przyszłości chcieliby zostać policjantem i wstąpić w nasze szeregi, na które oczywiście, którzy zadają mnóstwo pytań naszym policjantom, na które oczywiście funkcjonariusze chętnie odpowiadają. Co dzieciom podoba się najbardziej? Co wzbudza ich największe zainteresowanie? Największe zainteresowaniem cieszy się oczywiście policyjny radiowóz, gdy mogą wsiąść, włączyć sygnały i zobaczyć, jak wygląda z bliska, od środka. Jakie plany ma policja jeszcze, jeżeli chodzi o zakres edukacyjny w tym roku? Policjanci mają jeszcze mnóstwo zaplanowanych imprez oraz spotkań z dziećmi, którzy uczestniczą w koloniach, w półkoloniach, w obozach harcerskich, na których będą udzielać informacji na temat bezpieczeństwa dzieci w trakcie wakacji, w trakcie zbliżającego się roku szkolnego oraz w trakcie bezpieczeństwa nad wodą. Tradycyjnie coroczna impreza. WOPR oczywiście stara się przedstawić dzieciom w skrócie, w pigułce, bezpieczne zasady, że tak powiem, spędzania czasu nad wodą. I również w skrócie omówić podstawowy, elementarny sprzęt do udzielania pomocy. Niektóre dzieci mają możliwość rzucenia na przykład rzutką, czy przymierzenia węgorza, czy wzięcia boi SP, zapoznać się ze sprzętem. Jak reagują dzieci na te nauki? No, dzieci bardzo fajnie są zainteresowane, lubią brać czynny udział, zresztą to widać po ich uśmiechach na twarzy, no i dowiadują się zawsze czegoś ciekawego od ratowników. Jakie imprezy jeszcze macie zaplanowane w tym roku, bo wiem, że nie jest to jedyna, w której WOPR przekazuje swoją wiedzę. WOPR zawsze jest tam, gdzie jest zapraszany. I nawet tam, gdzie jest zapraszany, więc tych imprez jest różnych dużo, trudno to ich nawet wymienić. Ale przede wszystkim WOPR zwraca uwagę na bezpieczeństwo nad wodami i to na tych wszystkich imprezach, czy szkolnych, czy pozaszkolnych, które się odbywają podczas wakacji, czy gdzieś nad wodami, stara się te informacje przekazać, żeby zawsze bezpiecznie wrócić z nad wody. Ja się bawię dobrze. Przyjechaliśmy na ostatni dzień z football gangiem i jest fajnie bardzo. Polecam każdemu. A co robicie tutaj? Gramy w piłkę. Na dbuchańcach się bawimy w policji. Tak, i są różne atrakcje dla dzieci młodszych i trochę starszych. A co wam się najbardziej tutaj podoba? Boisko. A co na tym boisku robicie? Gramy. Gramy w piłkę. Znaczy już nie gramy, bo już zajęliśmy drugie miejsce. A ja w ogóle nie grałem. Ale będziesz jeszcze? Nie. A ja grałem i zajęliśmy drugie miejsce, jeszcze miałem gola, ale byłem dobry. Rozumiem, że wszyscy należycie do jednej drużyny czerwonych, tak? Tak. Okej. Okay. A co robiliście w inne dni? Bo dzisiaj jest zakończenie tych półkolonii. A co robiliście w pozostałe dni? W poniedziałek byliśmy na Filkołka, we wtorek w Jump Planet. We środę zwiedzaliśmy Wisłę Płock, w środku stadion, i dostaliśmy autografy piłkarzy. W czwartek był... A wczoraj co było? Czekaj. W ninja jakimś byliśmy. W takim miejscu ekstrym. Okej, i co z tych wszystkich atrakcji podobało wam się najbardziej? Fikołki mi. Zwiedzanie stadionu Wisły Płock. Zwiedzanie stadionu. A tobie? Zwiedzanie stadionu. A chcecie być piłkarzami w przyszłości? Tak. Ja bramkarzem. Ja pomocnikiem. Napastnikiem. Też napastnikiem. Jaka drużyna jest waszą ulubioną i jaki piłkarz jest waszym ulubionym? Ulubiony klub FC Barcelona i nietypowy zawodnik po Pablo Gavi. Ulubiony piłkarz. Nie licząc z Wisły, bo każdy, kto, bo jak się ktoś tu urodził, to Wisła, ale nie licząc z Wisły, to Barcelona, i a tak to Mbappé i Pedri. Argentyna i Messi i Szczesny. Szczesny? No. A klub? O nie, Messi. A klub? A klub to... Nie no, już pewnie Wisła Płock, jak już stąd. No. Tak. Ale u ciebie? Messi, Barcelona. Tak. Jaki Messi? Kurde, Ronaldo lepszy. A powiedz, co robiłaś tutaj przez ostatnie dni? Bawiłam się i mi się bardzo podobało. A co podobało ci się najbardziej? Jak byliśmy wczoraj na Ninja Warrior.
A dzisiaj co tutaj jest za wydarzenie i co robicie? No dzisiaj przyjechaliśmy tu, żeby się pobawić, bo to jest takie zakończenie, bo to jest ostatni dzień.